finansował te inwestycje, przedstawicieli Rady Nadzorczej spółki, przedstawicieli Generalnego Dyrektora Inwestycji, który 201 mieszkań się okleiło pod 200 mieszkaniami. Inwestycja została zrealizowana w okresie od marca roku ubiegłego do czerwca roku bieżącego. Koszty inwestycji to niespełna 4 miliony złotych. Na źródła finansowania składał się preferencyjny kredyt udzielony właśnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 790 tysięcy złotych, partycypacji przyszłych najemców oraz wsparcie miasta Raciborza. No może poproszę o głos pana prezydenta, bo to państwo od dzisiaj, tak? Praktycznie możecie w tym budynku zamieszkać. Pan prezes tylko powiedział, ile to się musiało złożyć różnych sytuacji, żeby te budynki powstały. A ja tutaj przejeżdżałem lata temu i tyle razy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że one mogą tutaj się tak pięknie wpisać. Bardzo ładne budynki, łącznie chyba 36 mieszkań. Tak? 36 mieszkań. Pan prezes powiedział, że od początku istnienia TBS-u w Raciborzu już 200 mieszkań. A ja teraz myślę, że mocno przyspieszyliśmy, bo 100 mieszkań pierwszych powstanie na Łąkowej, co prawda nie TBS-owych, tylko komunalnych, ale buduje to sprawny raciborski TBS i myślę kolejne 100 niebawem, więc myślę, że rzeczywiście przyspieszenie budowy mieszkań będzie, bo niewątpliwie przekonaliśmy się, że warto budować mieszkania. Ty przyrzekłeś, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, tam Ty jesteś pośród nich. Chryste, Ty przez mękę krzyż i zmartwychwstanie Twoje uczynił, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziś domowi temu stało się zbawienie. Niech więc pokój i błogosławieństwo. Coś tych mieszkańców mam, bo żeby się jeszcze zapomniałem podziękować bankowi. Teraz proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Jakie to jest mieszkanie? Numer 14. A duże, małe? Średnie. Mogłbym powiedzieć, że małe. Małe. Tak, przede mnie powinien mieszkać tak małe. Dwa pokojowe? Tak, no. To 50 metrów mówisz, tak? No, 53 niecałe. To na pocieszenie powiem, że ja 21 lat mieszkałem na 53 metrach 3 pokoje. No. A kuchnię miałem taką, że jak rozłożyłem ręce, to musiałem się lekko kurczyć. Może jest to na dobry początek. Na początek myślę, że to pewnie, że tak. Dobrze, bo dobrze wygląda. To też tak myślę. Gratuluję. To córka, córka. To jest dwupokojowe? To jest dwupokojowe. Będziesz miała swojego pokoju. Tak. A my samo największe. A są trzypokojowe, tak, powiedzmy, że się są. Cztery, trzypokojowe. Ale na początek dwupokojowe. Potem ewentualnie można wymieniać na trzy. No to jest fajnie. Stamtąd jest widok na ulicę. Macie jedno dziecko? Tak. Zapchamy? Dalej? Tam nie działa, ale... Taką łazienka też w tym kolorze? Znaczy, tak, mają coś podobnego. Chyba inne kafelki, ale... Ja myślałam, że to będzie takie wąskie. Szeroki, ładny balkon. Ja szybko wyjdę, bo tam córę. Tak, wszystko. Gracias.